Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Pani swojego czasu. Ostatnio mówiłam o tym, dlaczego mamy problem z odpoczywaniem i pomyślałam sobie, że głupie byłoby Cię tak zostawić tylko z przemyśleniem, dlaczego masz problem z odpoczywaniem. Więc postanowiłam nagrać odcinek o tym, jak się nauczyć tego odpoczywania. No i tak, pierwszą sprawą, która e, zapewne przychodzi Ci do głowy, jak myślisz, no, no no, wiadomo, że byłoby fajnie sobie poodpoczywać i wiadomo, że byłoby, i wiadomo, że to jest dobre i wszyscy wiemy, że trzeba i tak właśnie wiemy to. Okej, okay, wiemy to tylko, że ola, ja nie umiem. Ja nie umiem, no ja nie umiem, bo, bo no bo nie umiem. No i, i co mi zrobisz, nie? I co mi zrobisz, jak mi nic nie zrobisz? No i ja w takich sytuacjach zawsze mówię, że na przykład e, nie umiemy też mówić w języku arabskim. A niektórzy nie umieją jeździć na rowerze szosowym. Niektórzy nie umieją kręcić filmów, a Kuba na przykład umie. I co z tego? No jak czegoś nie umiemy, to się możemy tego nauczyć. Pytanie jest tylko jedno kluczowe, czy chcemy? Bo jak chcemy się tego nauczyć, to jest absolutnie taka możliwość. No a jak nie chcemy, no to trudno. No to sobie siedzimy dalej i nie umiejmy tego czegoś, czego nie umiemy. I z odpoczynkiem jest podobnie. Tego się można nauczyć, tylko trzeba chcieć. I pierwsza sprawa, która nam przeszkadza trochę w tym chceniu, a potem w nauczeniu się, jest zastanowienie się. Co takiego daje nam to ciągłe robienie i ta ciągła efektywność, i ciągłe parcie do tego, żeby było jeszcze więcej i jeszcze szybciej? Mówiłam o tym w ostatnim odcinku, więc nie będę powtarzać, ale na początek, zanim zaczniesz się zastanawiać, jak ja to mogę zmienić, zapytaj sama siebie, co ci to daje, co ci to daje, że masz taką potrzebę robienia jeszcze więcej. Co dzięki temu udowadniasz? Bo bardzo często jest tak, że my dzięki. Takim aktywnym działaniom coś sobie udowadniamy, że my zaspokajamy jakieś swoje potrzeby. To są potrzeby z teraz, ale to mogą być nasze potrzeby gdzieś tam dawniej. Ktoś kiedyś nas musiał nauczyć, że w taki sposób pokazujemy, że jesteśmy jakieś, albo pokazujemy, że nie jesteśmy jakieś i dalej jesteśmy w tym schemacie. Więc y, chwila zastanowienia i najbliższą partię odpoczynku. Poświęć na zastanowienie się, co mi to daje, że ja tak ciągle biegnę. Co ja dzięki temu czuję? Co ja dzięki temu mam? Jaką ja potrzebę dzięki temu zaspokajam? Bo być może tę potrzebę da się zaspokoić inaczej, a przy okazji odpocząć. Zastanów się nad tym, bo to ci wiele rozjaśni. Pamiętaj, że często za ciągłym działaniem i ciągłą chęcią działania stoi niskie poczucie własnej wartości, czyli taka sytuacja, kiedy my sobie myślimy, że jak nie robimy i nie mamy efektów, to jesteśmy do niczego. A jak robimy i działamy, to jesteśmy osobami zasługującymi na szacunek i na wartość i na cokolwiek innego. Jak zacząć bardziej odpoczywać? Wpisuj odpoczynek w swoje plany. Zarówno w te plany bardzo małe, czyli codzienne, jak i w plany trochę większe, tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne. Spróbuj, jakby to było, zacząć jakiś plan od wpisania odpoczynku w niego. Jakby to było zacząć rok od zastanowienia się, kiedy będę miała wakacje. Jakby to było zacząć kwartał od zastanowienia się, kiedy będę odpoczywać? Ludzie mają bardzo różny tryb pracy. Niektórzy pracują 8 godzin dziennie, codziennie przez 5 dni w tygodniu, niektórzy pracują projektowo, niektórzy mają bardzo duże zaangażowanie w swoją pracę, a potem długi okres nic nie robienia. Żeby dobrze odpocząć, trzeba zanalizować, w jaki sposób pracujemy, jaki mamy system pracy i gdzie my ten odpoczynek możemy włożyć. Ja Wśród osób zaczynających pracę w internecie, a szczególnie wśród tych, którzy zaczynają pracę z własnym produktem, ze sprzedażą własnego produktu, zauważam, że te osoby, jeśli planują proces promocji i sprzedaży swojego produktu, to najczęściej, po tym jak już skończyły to sprzedawać, są zaskoczone tym, jak bardzo są wykończone. I jak bardzo nie potrafią wejść do swoich starych systemów działania, w sensie zawsze działali na bardzo wysokim poziomie efektywności, skończył się ten projekt, skończyła się ta sprzedaż. I nie są w stanie wrócić do tego wysokiego poziomu efektywności. Minęły dwa dni, minęły trzy dni, minął tydzień, a oni dalej gdzieś tam są na dole, jeśli chodzi o ten poziom efektywności. Wynika to z tego, że nie wiedzą oczywiście, jak bardzo angażujące i męczące są takie projekty, a w związku z tym nie planują odpowiednio długiego czasu odpoczynku. Gdy planujemy w ramach Pani swojego czasu, no to zawsze na okres lipca i sierpnia nie planujemy jakichś wielkich akcji sprzedażowych i promocyjnych. Właśnie dlatego, że ten okres to jest dla nas okres odpoczynku i to jest zaplanowane z góry. W momencie, gdy planujemy rok, ten e, okres wakacji zostaje zostawiony pusty, właśnie po to, żebyśmy wszyscy mogli trochę bardziej odpocząć. Kolejna sprawa związana z e, tym planowaniem odpoczynku i e, z tym, żeby. No tak wyciągnąć jak najwięcej. Nie? W sensie, dobra, planujemy sobie. Ok, to zaplanowałam, że dzisiaj o tej 19 wylezę do tej wanny i będę odetnę się od całego świata i odpocznę. I potem dostaję wiadomość mniej więcej takiej treści. No, Ola, wszystko fajnie, ja sobie zaplanowałam. Tylko co z tego, jak mi nagle zadzwoniła mama, jak mi przyszła teściowa i powiedziała, że w ogóle bałagan tutaj masz i ogarnij gary, jak moje dzieci się właśnie pokłóciły i postanowiły mi tam wleść, a młodszy musiał mieć nagle zmienioną pieluchę i to w tej wannie, w której ja właśnie siedziałam. No i, i hello, i co mi z tego, że ja sobie zaplanowałam ten odpoczynek? Zaplanować to jedno. Ale druga sprawa to jest zrobić tyle, ile w Twojej mocy, żeby w miarę możliwości wszystkie czynniki zewnętrzne, które mogą wpłynąć na Twój odpoczynek, nie wystąpiły i nie pojawiły się. Czyli mówiąc po ludzku, jeśli planujesz sobie coś takiego, o czym teraz powiedziałam, czyli zamknę się tutaj w łazience i dajcie mi wszyscy święty spokój, to zakomunikuj to swojej rodzinie. Zakomunikuj to, że słuchajcie, ja idę teraz na pół godziny. Nie będzie mnie pół godziny. Bardzo proszę wszystkich członków rodziny o wysikanie się. A ci, co nie mogą zawczasu, to nie wiem, nocniki im wystaw, niech mają już tam od razu z głowy. Nie? Zrób tak, żebyś e, zadbała o te wszystkie elementy, które mogą nie pójść. Powiedz, że mają ci nie przeszkadzać, mają nie pukać. Powiedz, że będziesz miała słuchawki na uszach i nie będziesz ich słyszeć, choćby tam ratunku wołali. No i zadbaj o to żeby ktoś inny, kto być może w tym domu w tym momencie jest, mógł się na przykład tymi dziećmi zająć. A jak nie, no to zrób wszystko, co w Twojej mocy, żeby te czynniki rozpraszające... Pewnie dostanę burę za to, nie? Że rodziny nazywam czynnikami rozpraszającymi. Ale hello, no musiałabyś nie mieć rodziny, żeby nie wiedzieć, że rodzina czasem jest czynnikiem rozpraszającym. No więc zadbaj o to, żeby te czynniki rozpraszające w miarę możliwości zminimalizować. Nie zawsze się da. Nie zawsze się dano, ale spróbujmy zrobić co w naszej mocy. Pamiętaj, żeby w procesie em, tego odpoczywania zadbać o wszystkie obszary w Twoim ciele. Które powinny odpocząć. No dobra, mówię tak trochę czary mary, ale po prostu chodzi o to, że my często skupiamy się na odpoczynku fizycznym, czyli resetujemy się fizycznie. Tak? Wszystkie ćwiczenia, medytacje, jakieś rozluźnianie ciała, one mają spowodować, że nasze ciało jest w stanie zen, i to jest wszystko absolutnie jak najbardziej super. Natomiast warto też zastanowić się nad tym, co resetuje naszą głowę. Głowę i co powoduje, że odpoczywa nasza głowa, bo to, że my sobie regularnie ćwiczymy i regularnie biegamy i bierzemy kąpiele i masaże, a w naszej głowie cały czas jest kocioł i cały czas się kręci i co jeszcze mogłabym zrobić i lista zadań na jutro i przypomniało mi się jeszcze to i jeszcze to i jeszcze to, no to to powoduje, że okej, okay, może nasze ciało odpoczywa, choć nie tak dobrze, jak powinno, natomiast nasza głowa nie odpoczywa, nasza głowa cały czas hmm, pracuje. No i oczywiście nasza Głowa cały czas pracuje, no bo byśmy umarli, jakby przestała pracować, ale y, warto się zastanawiać, co takiego y, mogłabym zrobić, żeby głowa też się resetowała. Tutaj za tym idzie kolejne takie zalecenie, żebyś sobie wybrała y, i testowała, jakie rodzaje aktywności cię resetują, y, wyciszają i uspokajają. I od razu tutaj powiem, że mamy do czynienia z bardzo mylnym rozumieniem resetowania. Resetowanie to jest zerowanie. Tak, tak inaczej to jest synonim tego słowa. Tymczasem. W naszym społeczeństwie słowa resetowanie używa się najczęściej wtedy, gdy mówimy o odmóżdaniu, a przez odmóżdżanie najczęściej rozumiemy skrolowanie mediów społecznościowych, oglądanie seriali, oglądanie wiadomości, przeskakiwanie z programu na program i paradoksalnie to nie powoduje zerowania naszej głowy, tylko to bardzo często powoduje, że do naszej głowy wchodzi jeszcze więcej bodźców i jeszcze więcej sytuacji, które powodują, że my się stresujemy. Więc Warto znaleźć taką aktywność, która cię naprawdę resetuje, która powoduje, że ty nie myślisz o niczym, która powoduje, że Twoje myśli gdzieś tam wchodzą i wychodzą. Tak, tak jak podczas medytacji, nie rozważasz tych myśli, tylko one po prostu wchodzą i wychodzą. I wchodzi następna i wychodzi. Nie zastanawiasz się nad nimi, nie łapiesz ich, nie biegniesz do niej, że o Boże, Boże, coś tam mam zrobić. Bardzo wiele osób szuka takiej metody idealnej na odpoczynek, ale. Szukać jak najbardziej, to jak najbardziej jestem za tym, żeby szukać, testować i sprawdzać, tylko że my szukamy tego teoretycznie. To znaczy, że my się... słuchaj, a ty to jak to robisz? No tak, e nie, to głupie jest. A ty w jaki sposób odpoczywasz? No ja tam koloruję. O Boże, to dla dzieci, to nie będę tego próbować, nie? Czyli próbujemy. W teorii znaleźć najlepszy sposób na odpoczynek, zamiast go wypróbować. Dopóki go wypróbujemy, nie będziemy wiedzieć, czy on nam pasuje. Są osoby, które uwielbiają odpoczywać przez aktywność fizyczną. Mój mąż jest taką osobą. On, słuchajcie, kiedyś mi powiedział, że on, jak biegał, że on biegnie tak długo, aż przestanie myśleć o czymkolwiek, aż tylko i wyłącznie myśli swoim biciem serca, że słyszy tylko i wyłącznie bicie serca i cały jest tym biciem serca jakby, no nie rozumiem tego, ale okej, okay, tak, to jest jego sposób na odpoczynek. Moim sposobem na odpoczynek jest rysowanie i kolorowanie. Ja siadam przed pustą kartką, nie mam zielonego pojęcia, co narysuję i co pokoloruję, biorę długopisy, mazaki, flamastry i po prostu jadę. To mnie odstresowuje, to mnie wycisza, to powoduje, że jestem zdatna do życia. Kogoś może resetować medytacja, kogoś może regenerować czy Czytanie książek, kogoś może sprzątanie. Ja na przykład mam tak, że jedyną aktywnością sprzątającą, którą akceptuję i lubię, jest zamiatanie. Zamiatanie mnie uspokaja, zamiatanie mnie wycisza, zamiatanie mnie relaksuje do tego stopnia, że słuchajcie, jak coś się podzieje niefajnego i poziom stresu rośnie bardzo bardzo mocno. To ja wtedy łapię za i idę na korytarz, mamy 6 pięter i jadę od 6 do samego dołu. I jak mój mąż widzi, że ja zamiatam, to od razu pyta: "Co się stało? Co się stało?" Bo wie, że jakiś jakiś problem trzeba zresetować tym zamiataniem u mnie. Więc przetestuj różne możliwe sposoby odpoczywania, nawet takie nieoczywiste. Dopóki nie robisz sobie krzywdy albo komuś krzywdy, to sprawdzaj i sprawdź, co tobie najbardziej pasuje i szukaj tak długo. Aż znajdziesz coś, co Tobie naprawdę pozwoli odpocząć, zarówno w głowie, jak i w ciele. I ostatnią sprawą, którą chciałabym Ci powiedzieć w kwestii odpoczywania, jest to, żeby zadbać o nawyki podstawowe. Nawet jeśli znajdziesz super, hiper, mega trendy, fajną metodę odpoczywania. I ona ci się wyda no naprawdę świetna, i naprawdę świetni ludzie ją polecają, i mają świetne efekty. To jeśli trzy obszary Twojego życia nie są choćby na podstawowym poziomie zaspokojone, to ta super, hiper trendy metoda nie będzie działać tak dobrze. Jak mogłaby, gdybyś o to zadbała? I te trzy obszary to są trzy nawyki podstawowe, o których zawsze trzeba pamiętać. Po pierwsze, to jest odpowiednia ilość snu, co samo w sobie jest regeneracją i odpoczynkiem. Jak śpimy wystarczającą ilość godzin codziennie, to z automatu potrzebujemy mniej sposobów na odpoczynek i regenerację, bo ten podstawowy. Sposób mamy zapewniony. Śpimy odpowiednią ilość godzin na dobę. Druga sprawa to jest aktywność fizyczna. Ale nie aktywność fizyczna rozumiana taka, że trzy razy w tygodniu biegamy po godzinie na przykład. Albo robimy chodakowską po godzinie. Znaczy jak to robimy, to wszystko fajnie, tak? To też o siebie dbamy i też mamy aktywność fizyczną. Ale przez tą aktywność fizyczną, czy przez ruch w ogóle, ten nawyk podstawowy polega na tym, że po prostu się ruszamy. Tu nie chodzi o to, że non-stop siedzimy i trzy razy w tygodniu przez godzinę skaczemy, tylko chodzi o to, że tak zwyczajnie się ruszamy, że chodzimy, a nie, że jeździmy ciągle samochodem, tak? Że poruszamy się między przystankiem, a czymś tam jeszcze. Pamiętam, kiedyś gościłam koleżankę z Francji, no i po centrum Krakowa poruszasz się tramwajem. No, nikt normalny nie jeździ samochodem po centrum Krakowa, bo to... Wiecie, korki, płatne parkingi, no w ogóle nie, nie, no wsiadasz w tramwaj i jedziesz, no ale tramwaje mają to do siebie życie, nie dowożą pod sam blok, nie? Trzeba dojść z przystanku do klatki, no i tak robiłyśmy kilka przystanków i była bardzo zmęczona, bardzo zmęczona, ponieważ no we Francji żyła w taki sposób, że pod domem wsiadała w samochód, Jechała samochodem do swojego biura, parkowała w parkingu podziemnym, wsiadała do windy i siadała na, na krześle, a potem jechała do sklepy, na parkingu i w sklepie ewentualnie. Więc to takie standardowe ruszanie się, dla mnie w Krakowie normalne, wysiąść na przystanku, podejść, przejść, sprawdzić, było bardzo wyczerpujące. To chodzi o zupełnie normalny... Tryb ruszania się, a nie jakiś specjalny czy niekoniecznie uprawianie sportu. I trzecim elementem, trzecim nawykiem podstawowym jest odpowiednie pożywienie, czyli po prostu paliwo, które w siebie wrzucamy, nie? tak żeby ono było wartościowe, tak żeby ono dawało nam energię, a nie tylko kalorie. I jak sobie te trzy elementy zapewnimy, jak o te trzy nawyki będziemy dbać, to mamy większą szansę, że nie musimy szukać jeszcze jakiś ekstra dodatkowych metod regenerowania się i e, odpoczywania. Na dzisiaj to tyle. Zostawiam Cię z tym, jak możesz e, nauczyć się odpoczywania i jak możesz wdrożyć trochę więcej odpoczynku, resetu i odpuszczania w swoje życie. Jak zawsze na dole masz karty pracy do pobrania. E, działaj z nimi, sprawdzaj i szukaj najlepszych metod dla siebie. Do zobaczenia za tydzień. Już się nagrywa? Jak będzie teraz słuchać mlaskanie, to znaczy, że Kuba je drożdżówkę. Wycnę to.